Pani marszałek, panowie ministrowie, temat tej debaty to jest bezpieczeństwo energetyczne kraju. I tak to rozumiem. W związku z tym chciałbym zapytać o stabilność polityki energetycznej kraju, która tak naprawdę została zapisana w polityce energetycznej kraju do 2030 roku. I jest program działań wykonawczych rozpisanych przez rząd na lata 2009-2012. Ostatnio na podkomisji do spraw energetyki mieliśmy relację z realizacji tego programu. Skala zadań to 344 zadania. Na przykład w 2010 roku było 145 zadań, w 2011 180 zadań. W imię tej stabilności polityki energetycznej chciałbym się zapytać, ile z tych zadań już jest zrealizowanych, ile jest zadań do zrealizowania. Ministerstwo Gospodarki przygotowuje informacje na temat realizacji polityki do roku 2030 i wiem, że ta realizacja jest rozpisana na poszczególne lata. Kiedy się możemy spodziewać oficjalnego dokumentu rządowego dotyczącego właśnie realizacji tych założeń? Ja chciałbym podkreślić, że te założenia polityki energetycznej do 2030 roku były opracowane w konsensusie. To znaczy, kiedy pracowaliśmy nad nią, nie było żadnych istotnych zastrzeżeń ze strony jakiegokolwiek klubu parlamentarnego, co świadczyło o tym, że jest powszechna zgoda na zmierzaniu do określonego miksu energetycznego. Jeśli Państwo pozwolicie, ja tylko dopytam jeszcze, bo to jest dosyć istotne i w kontekście pojawiającego się gazu łupkowego jako nowej wartości tejże polityki energetycznej, o złoża strategiczne w ogóle. I jak wygląda zabezpieczenie złóż strategicznym w Krajowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz bardzo burzliwą mieliśmy dyskusję podczas posiedzenia podkomisji dotyczące koncesji na rozpoznanie i wydobycie. Czy tutaj mamy konkretne sugestie, czy tutaj nie powinniśmy porozmawiać o usprawnieniu przyznawania na koncesji na rozpoznanie i później wydobycie złóż węglowych czy gazowych? Dziękuję. Dziękuję panie pośle.